Dzień dobry, Mateusz Bęcz. Witam Państwa i zapraszam na najnowsze wieści ze świata sportu. Kolejny znakomity mecz aktualnych mistrzyń Polski i kolejna pewna wygrana. KGHM MKS Zagłębie Lubin zwyciężyło w Gnieźnie różnicą 9 bramek. Prowadząc do przerwy 17-12, Miedziowy umocniły się tym samym na pierwszym miejscu w tabeli Orlen Superligi. KGHM MKS Zagłębie Lubin nie zatrzymuje się w Orlen Superlidze Kobiet i śmiało kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, wygrywając z kolejnymi rywalami pewnie lub bardzo pewnie. Tym razem zawodniczki Bożeny Karkut bardzo pewnie pokonały na wyjeździe MKS Urbis Gniezno, dzięki czemu zbliżyły się do kolejnego Mistrzostwa Polski. Chcemy zdobyć Mistrza Polski, chcemy, żeby to złoto zostało nadal w Lubinie i... Wydaje mi się, że każdy mecz pokazuje, że nie zwalniamy, a wręcz przeciwnie, przyspieszamy. Zawodniczki Roberta Popka na mecz z Zagłębiem wyszły bardzo zmotywowane i starały się dotrzymać kroku mistrzyniom tak długo, jak było to możliwe. Wyrównany mecz był tylko przez pierwszy kwadrans. Grając mistrzem Polski, jeżeli popełnia się do przerwy już 13 błędów, no to nie można myśleć o nawiązaniu wyrównanej gry. Myślę, że no, gratulacje tutaj do Zagłębia, bo kontrolowały już w drugiej połowie w pełni ten mecz. No i cóż, trzeba szybciutko wyciągnąć wnioski, w sobotę następny mecz, przygotować się do niego i walczyć dalej. W piątek Zagłębie podejmie w hali RCS Młyny Stoisław Koszalin. Początek meczu o godzinie 18. IKAR Miłogostowice po wznowieniu rozgrywek nie zwalnia tempa. Podopieczni Wojciecha Górskiego pokonali na wyjeździe Fortunę Obora aż 4-0. Mimo że Fortuna zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, to postawiła trudne warunki wiceliderowi, jednak IKAR pokazał w tym meczu swoją siłę i doświadczenie. Na pewno gratulacje przede wszystkim dla mojej drużyny za zwycięstwo w tym meczu. To było widać od początku, że przewaga jest po naszej stronie. Troszeczkę nerwowości wdarło się w drugiej połowie, ale trzecia bramka jakby już uspokoiła to, także myślę, że zasłużone zwycięstwo. W następnej kolejce IGAR zagra hitowe spotkanie ze Spartą Rudna. Kibice zgromadzeni na stadionie w Radwanicach oglądali emocjonujące spotkanie. Miejscowy Płomień po golu w końcówce wygrał z LZS-em Komorniki 3-2. Żadna z drużyn nie chciała odpuścić w tym meczu i do końca walczyły o komplet punktów. Mało piłki nożnej, dużo walki, dużo emocji. Gdybyśmy dołożyli troszeczkę więcej gry w piłkę, spokojnie w stanie bylibyśmy wygrać ten mecz. Tym razem Płomień cieszył się z kompletu punktów. No mecz bardzo ciężki. No, drużyna Komornik znana jest tego z swojego charakteru. Ma tam zawodników sztuk walki, także to od razu było widać. Wydaje mi się, że za dużo mówią, nie? Przy każdym kontakcie mają pretensje do sędziego, no ale... Tak w tych niższych ligach to wygląda, także wydaje mi się, że z przebiegu meczu, no taki, te 3 punkty, no nie wiem, czy nam się tak należą w 100%, bo drużyna Komornik też w końcowym fragmentach meczu miała jakieś sytuacje, no ale no nieraz te szczęście musi nam dopisać. W tamtej rundzie no to słabo wyglądało, właśnie przegrywaliśmy takimi jedną bramką też, gdzie byliśmy na przykład lepsi, dlatego teraz, tak jak to kiedyś trener Słowakiewicz mówił, że piłka jest sprawiedliwa. Jak zabiera, to oddaje. No i dzisiaj nam oddała. Płomień w następnej kolejce zmierzy się z Zadziorem Buczyna, a LZS Komorniki zagra z wiceliderem z Przedmościa. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.